Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Kilka tras biegowych dopasowanych do wieku i umiejętności zawodników. Główne zmagania na dystansie 10 km. Na starcie prawie 200 biegaczy, a 70 z nich to reprezentanci Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Zapraszamy na relacje z drugiego Grand Prix Warmii w Nadleśnictwie Wichrowo. To jest mój drugi bieg. Jest mój drugi bieg. Biegałem tydzień temu w Kudypach. Pierwsze miejsce już mam. I dzisiaj myślę, że też wygram. No tak mało ćwiczyłam, ale i tak myślę, że wszystkich pokonam. No staram się. Staram się dawać dobry przykład. Próbuję zachęcać współpracowników do biegania, do aktywnego wypoczynku. No, coraz więcej ludzi próbuje biegać, chce biegać i mam nadzieję, że ta impreza będzie się z roku na rok rozwijać. No, na początku myślałem, że nawet nie dobiegnę, ale jakoś byłem trzeci przy samym końcu dobiegłem, jakoś pierwszy. Zostawiłem z tyłu. No i jakoś dobiegłem. Jak się biegnie? Super! Z kolegą biegłem gdzieś do 7-6 kilometra, no i tak postanowiłem sam pójść. A jak konkurencja, ciężko? No ciężko. Życiówki nie ma, ale jest bardzo dobrze, dzisiaj atmosfera, bardzo fajny bieg, więc ja jestem zadowolony. Sobotne przedpołudnie, mamy tylu chętnych, tylu zadowolonych ludzi, którzy mają ochotę być i zdrowi, i dobrze pobiegać, a przy okazji na najlepszym czystym powietrzu. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv